Żywność z drukarki, powszechnie nazywana żywnością 3D. Jeszcze kilka lat temu tego rodzaju środki spożywcze były w sferze badań i doświadczeń. Dziś konsumenci mogą nabywać pierwsze tego rodzaju produkty na rynku. Najczęściej są to produkty z branży cukierniczej. Technologia druku 3D daje operatorowi drukarki nieograniczone możliwości w projektowaniu wytwarzanego środka spożywczego pod względem jego wyglądu, składu, smaku, zapachu czy wartości odżywczej. Przyszłością tej technologii produkcji żywności mogą być zastosowania konwencjonalne, jak również, co istotne, zastosowanie do produkcji żywności tak zwanej spersonalizowanej. Przykładem innowacji w tym zakresie mogą być środki spożywcze dostosowane pod względem składu, wartości odżywczej i konsystencji dla osób cierpiących na dysfagię, czyli problemy z żuciem i połykaniem normalnych środków spożywczych. Innym obszarem zastosowań może być wykorzystywanie żywności 3D w warunkach ekstremalnych, stąd duże zainteresowanie i liczne projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez agencje kosmiczne i wojskowe. Wydaje się, że żywność 3D może mieć coraz większy udział w rynku środków spożywczych ze względu na intensywne prace badawcze, wdrożeniowe, coraz większy, bardziej atrakcyjny asortyment dla konsumentów. Konsumenci nie powinni obawiać się tego rodzaju środków spożywczych, ponieważ jak każda żywność 3D wprowadzana na rynek musi być bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. Wątpliwości mogą nasuwać się, ponieważ konsumenci, o ile są otwarci na innowacje, są otwarci na nowe pomysły, nowe produkty na rynku środków spożywczych, to jednak w codziennych wyborach najczęściej kierują się naturalnością, niskim stopniem przetworzenia żywności, co wydaje się kłócić nieco z niektórymi propozycjami przemysłu zajmującego się żywnością 3D, jak na przykład mięsem z drukarki.